Sytuacja wygląda tak, że ciocia na urodziny dostaje osła. Ciocia na urodziny dostaje osła, czyli ciocia to było 0,9, tak? Urodziny to jest 50 i 48. Dobra pamięć. Moi drodzy, moim gościem jest Łukasz z kanału Chwalkowski, tak powinienem powiedzieć? Tak, dokładnie. Powiedz mi, gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się na moim świecie, który obecnie został przeniesiony na serwer na potrzeby filmu. Okay. I tutaj jest tak jakby wyjście do wstępnego założenia Pałacu Pamięci, jaki obecnie buduję. Wow, okej. Okay. Wiesz co, czuję się trochę jak, nie wiem, czy widziałeś film Incepcja? Nie, zamierzam sobie obejrzeć i niestety jeszcze nie zauważyłem. Polecam ci, bo tam, wiesz co, główny bohater wchodził ludziom do snów i ja się tak trochę czuję, jakbym ci wszedł do umysłu w tym momencie, nie? Coś takiego, takie wrażenie na razie mam. Powiedz mi tak jeszcze na wstępie, bo z tego, co widziałem na twoich filmach też, co też zresztą mi się bardzo podobało, ty zapamiętywałeś tam cyfry. Przez Minecrafta chyba, tak? Tak, zapamiętywałem cyfry po przecinku liczby pi. Zapamiętałem 1000, ale szybko potrafię wymawiać do 300. I rozumiem, że ten konkretnie pałac, który teraz mi pokażesz, to był bodajże coś do pierwiastka z dwóch? Tak, do rozszerzenia pierwiastka z dwóch. 50, okay. 50 cyfr po przecinku ze względu, że miało być więcej. Niestety przy konwertowaniu świata skonwertowaliśmy starszy zapis, dlatego też jest 50 tylko. Skąd u ciebie w ogóle taka pasja do tego, żeby robić takie rzeczy, powiedz mi? Grałem sobie kiedyś w Minecrafta, twierdziłem, czy by po prostu nie połączyć to w naukę. Nie miałem jeszcze nie miałem jakiegoś pomysłu jeszcze w jaki sposób, ale już taka wstępna idea była. Potem zapoznałem się z mnemotechnikami oraz głównie Pałacem Pamięci. Zaczęły się Pałace Pamięci i tego typu rzeczy i tak też zacząłem. Mega. I powiedz mi, Łukasz, tak, od której stacji tutaj moglibyśmy zacząć? Zacznij mnie proszę oprowadzać, jestem twoim gościem, pokazuj, co tutaj masz ciekawego. To same stacje rozpoczynają się dopiero na samym dole. Okej. Okay. O, dokładnie jeszcze tutaj jedno piętro. Ale szacny. Tutaj mamy pierwszą stację i tu jest 6 cyfr. 4, 1, 4, 2, 1, 3. Nawet jest podpisane. Wow, okej, okay, dobra. I tu jest 4, 1, 4, 2, 1, 3, tak? Dokładnie. I tutaj mamy zbudowaną linijkę. Przynajmniej moja pamięć to zapamiętuje jako linijka, ponieważ budowałem to. Linijka to jest przyrząd, czyli 4, 1. Ja sobie kojarzę jako ekierka i linijka. Więc wystarczyło zbudować samą właśnie linijkę. Mówisz, że kształtem ekierka jak czwórka? Tak, dokładnie. I jedynka jak linijka. Jak jedynka. Tak. Okay. Tutaj mamy kurczaka oraz łuk. Dla mnie czwórka właśnie symbolizuje łucznika, a dwójka jest jakiegoś rodzaju ptakiem, łabędziem, czy właśnie jak tutaj mamy kurczaka. Ja cię kręcę. W ogóle totalny szał. Już pierwsza stacja, a już mnie po prostu masz. I ten kurczak tutaj się kręci faktycznie jakiś taki jakby narożnie, tak? Tak, tak. Okej, okay, super. Tutaj mamy 1-3, czyli pech. Do tej stacji jest ułożona pewna historia, że była sobie linijka, na którą nadział się kurczaczy łucznik, jak to można tak określić, przez co zdechł, ponieważ tutaj mamy kurczaka surowego. Trochę można powiedzieć, że miksujesz Pałac Pamięci z takim dosyć zaawansowanym łańcuchowaniem, nie? Czyli nie jest to tylko tak, że powiedzmy jest dwa skojarzenia per stacja, ale jest tak, że w ogóle możesz mieć, tutaj masz 4-1, 4-2, 1-3. No powiedzmy, że do tej trzynastki masz pecha, to nie jest tak, że do trzynastki masz dwa skojarzenia, masz jedno skojarzenie do trzynastki, ale i tak tutaj jest powyżej dwóch skojarzeń na stację, więc mówimy tutaj o pałacu łańcuchowaniu, więc naprawdę fajnie, ładnie to w ogóle sobie wymyśliłeś, nie? Dobra, to pokazuj dalej, jestem ciekaw. To tutaj mam 5, 6, 2, 3, 7, 3. 5, 6 to jest ten armor stand, czyli to jak na zbroję, który ma symbolizować człowieka, jakim jest Kujon. 5, 6 ze względu, że jak się mówi Kujon, osoba, która dobrze się uczy w szkole, dostaje same piątki i szóstki. 2, 3. Niestety nie mam tu zapisanego symbolicznie, ponieważ zapamiętałem intuicyjnie jakoś, że Kujon dostał ocenę 2-3. Taką słabszą ocenę. Słabsze oceny. 7-3 to jest policjant z kajdankami takimi otwartymi. I ten hełm się kojarzy właśnie z policją. Okej. Ja powiedz mi tak, bo kajdanki rozumiem, że są trójką, a skąd ten policjant w siódemce? Ponieważ policjant
posiada broń, czyli pistolet. Aha. Pistolet przypomina siódemkę, okay. A ponadto, okay, jeżeli chcemy zadzwonić na policję, no to numer alarmowy to jest 997. Fajne, niezłe. A do 23 nie masz jako tego skojarzenia faktycznie tutaj, tak? Aha, że dostał 2 i 3, dobra, mówiłeś. U mnie zawsze 23, wiesz co, to jest Michael Jordan, bo on zawsze miał na koszulce 23, a jeszcze jestem z tych lat 90., że po prostu pamiętam, jak on tam grał w tego kosza i 23 to jest po prostu zawsze osobą, które gdzieś tam sport oglądały, kojarzy się z Michaelem, nie? Więc to jest zawsze z góry załatwiony temat, że 23 czy 7 to, nie wiem, Ronaldo, czy 9 to Ronaldo z Brazylii i tak dalej, to zawsze gdzieś tam z tych sportowych mi wchodzi, ale 2-3 jako kujon, który dostał gorszą ocenę, rozumiem. I co, jaka tutaj jest generalnie scenka, jak to wygląda w twoim umyśle? Wygląda to w sposób, że kujon, czyli osoba, która dobrze się uczy w szkole, dostała słabsze oceny, przez co policja go zgarnęła do więzienia. Scena wręcz absurdalna, lecz dobrze zapadająca w pamięć. Mega, mega. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że to tak wygląda, wiesz co, bo ja myślałem, że to będą bardziej takie jakieś takie pokoje, pomieszczenia, gdzie coś tam może będzie, ale nie będzie to zwizualizowane. Ja nie miałem pojęcia, że w Minecrafcie da się w ogóle zrobić jakiegoś kurczaka, który się kręci, albo ten hełm. To są takie opcje tutaj, czy to jest jakiś mod, czy jak to nie, wygląda? Nie, to jest naturalna vanilla, czyli defaultowy Minecraft. Można oczywiście robić to za pomocą scen, ale naturalny sposób również nie jest zły. Okej, okay, czyli kujon dostał 2, 3, policja go zgarnia, jak rozumiem. Dobrze, dobrze sobie podsumowałem scenkę. Tak, tak. To dawaj dalej. Tutaj to kujon, bo przepraszam, jeszcze tak sobie myślę, kujon, bo 5-6, tak? Jeszcze dobrze zapamiętałem? Kujon był 5-6, tak. Okej, okay. Mega, fajnie pomyślane. Okay. 095048. 09 okay. Kojarzy mi się indywidualnie z moją ciocią. Tutaj ona stoi. Okay. Ponieważ mniej więcej w takich okolicach ma urodziny. Okej. Okay. Mega. 5-0 urodziny dla mnie są. 50 urodziny, czyli mm-hmm. połowa ta jakby do setki. I 4-8. Super, fajny pomysł. Jest to dla mnie osioł, ponieważ w podstawówce była taka zasada, że 6 razy osioł równa się 40 osioł. W sensie 6 razy osioł. O, okej. Bardzo fajne skojarzenie, takie tym razem bardziej indywidualne, nie? Że tak. Gdzieś tam swojego doświadczenia, gdzieś tam z jakichś takich przysłów, powiedzmy, tak, czy takich rzeczy, no mega, też ciekawe. I ta ciocia powiedzieć tutaj, no nie wiem, czy ciocia byłaby dumna z tego, jak to wygląda, nie? Ale to jest właśnie też fajna rzecz, bo ja często sobie zapamiętywałem jakieś rzeczy, jak się uczyłem psychologii. Na przykład wstawiając tam moich członków rodziny czy znajomych i w życiu bym nie powiedział, że oni tam byli w tych pałacach, bo by się na nim po prostu poobrażali, nie? To, co ja tam z nimi robiłem, to w ogóle szkoda gadać. Rozumiem. Ale twoja ciocia tutaj też fajnie wygląda. I jak byś tę scenkę podsumował takim właśnie spójnikiem? Jak to wygląda? Sytuacja wygląda tak, że ciocia na urodziny dostaje osła. Ciocia na urodziny dostaje osła, czyli ciocia to było 09, tak? Urodziny to jest 50 i 48. Dobra. Tak. Wcześniej pamiętam, że był kujon, to było 5-6, 2-3 i 7-3. Dokładnie. Nawet już te twoje skojarzenia, jak to sobie podłapię, to powiem ci, że też mi tak chodzi. Nie, mega. Jestem po prostu kupiony tym pomysłem. Dobra, pokazuj dalej, bo jestem aż ciekaw. Zapraszam tutaj na dół. Wystarczy po prostu skoczyć, ponieważ woda redukuje 100% obrażeń. Aż tak? No. Stary, to jest po prostu rewelacyjne. Jestem tak pod wrażeniem. I tutaj mamy 801688. Okej. Okay. I 80 kojarzy mi się po prostu z radością, no zaskoczeniem, o. Z taką emotikoną zaskoczenia kojarzącą się na Messengerze. I jest tutaj, no wygląda, nie jest to, jest to słonecznik, ale wygląda podobnie, ponieważ okrągły jej kolor żółty. Okej. Okay, mi się to na pewno kojarzy. 1-6 no to jest Błaszczykowski, piłkarz. Okej. Okay. Tutaj... O, czyli też masz skojarzenia piłkarskie, super. Tak, klasa sportowa była. I tutaj mamy ten, Błaszczykowskiego oraz piłka, żeby po prostu lepiej utrwalić sobie w pamięci, że to jest Błaszczykowski, a nie żadna inna osoba. Czyli 1-6 i 8-8 to są dwa bałwanki, które znajdują się tutaj. 8-8, dwa bałwanki. Takie bałwanki z Halloween trochę. Raduje się Błaszczykowski, że ulepił dwa bałwany. Widzę to w pamięci, to pierwsze jakby widzę wyraz twarzy danej osoby, czyli okay. to radość to symbolizuje. Potem dopiero Błaszczykowskiego i Czyli radość 80, tak? Tak. No, a przypomnij, czemu radość to było 80? Zaskoczenie, przepraszam. Że taka minka, jakby taki emotikon na odwrót. Zaskoczenie, łapie. Ponieważ
No, u mnie w pamięci to wygląda w sposób, że budował jednego, a wyszło dwa. Bardzo też ciekawe. A powiedz mi tak, ja ostatnio się bawiłem w tworzenie pałaców wirtualnej rzeczywistości i zastanawiam się, to co mi się rzuciło w oczy to to, że no niestety trwa to trochę dłużej niż to jak sobie kodujesz powiedzmy w twoich pokojach takich z rzeczywistości. Ile ci zajmuje powiedzmy stworzenie takiej jednej stacji? Ile to trwa mniej więcej? Jedna stacja, no to zależy na jakim trybie gry gramy, ponieważ jak wiemy Minecraft oferuje tryb kreatywny oraz survival. W kreatywie to zajmuje około no, minuta, dwie minuty. Na survivalu, na survivalu około 10, zależy jak stoimy na poziomie gry, czyli jak daleko zaszliśmy. Mniej więcej jakie posiadamy bloki, takie różne rzeczy. Ale jest również sposób oczywiście tworzenia normalnych pomieszczeń i ustawienia tych postaci w naszej wyobraźni. Czyli nie ma aż takiej, aż tak bardzo nie jest to długie, tak? No, jeżeli mówimy o trybie kreatywnym, czyli... O tym trybie kreatywnym. Tak. Okej. Nie ma tak źle. Myślałem, że jest gorzej. Tylko to już jest jak, tak na przykład w moim przypadku mamy już przypisanym cyfrą... symbole. A, no tak, no bo jeszcze w kontekście twojego celu tutaj to musiałbyś sobie wcześniej dużo jeszcze ułożyć wszystkie skojarzenia i tak dalej. Rozumiem, że gdzieś tam w jakiejś liście sobie to wszystko skojarzyłeś, a później tylko przepisałeś na język Minecrafta, że tak powiem, tak? Dokładnie, ja to już miałem skojarzony ucząc się do tej liczby pi. Jasne. A powiedzmy, że uczyłbym się tutaj takich zagadnień na studia, to polecałbyś mi na przykład, żebym na jednym monitorze miał mojego Excela z tymi zagadnieniami i co? I notował sobie gdzie, co, jak to wygląda, jakbyś to do tego podszedł? Znaczy już raczej ucząc się do testu, to po prostu grałbym Minecrafta i zapamiętywałbym pomieszczenia, które się buduje i robiłbym to w sposób tradycyjny niż jeżeli takie stacje. Ponieważ one są stworzone raczej w celu zobrazowania tego, jeżeli ktoś by miał problem z tym. Okej. Czyli już byś nie kombinował z tym, żeby tworzyć tam tak ładne bałwanki, jak to zrobiłeś i tego Błoszczykowskiego, tylko bardziej już tak surowo, na surowo, tak? Na surowo, no, ponieważ jest to przede wszystkim szybkie, a jeżeli mamy jakiś określony cel nauki, to przede wszystkim ten, zależy nam na tym czasie. Pozwolę sobie tak jeszcze tutaj przejść po twoich kolejnych stacjach, tak sobie ogólnie zobrazować. Tutaj mamy 724209, a co to jest tutaj w rogu? Też chyba nie ciocia, bo ciocia już była. To samo, 09. A nie, to będzie 09, to też jest ciocia. Dokładnie. Okej. I co tutaj jest z ciocią? Tutaj mamy 72, czyli policjant w pamięci miałem to jako policjant z kaczką, ale tutaj bez modów niestety nie mamy jej dostępnej, dlatego dałem kurczaka. 4-2 jest to kurczak, no, łabędź, który uprawia balet. Tutaj mamy szafę grającą, która to ma symbolizować i 09 ciocia, czyli policjant z kurczakiem zapisuje jakby tego kurczaka na lekcję baletu, którą prowadzi, no powiedzmy, ten ciocia. Twoja ciocia, ale to stary, to jest mega rewelacja. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Mnie by to z pamięci nie wyleciało. Bałem się trochę, że twoja ciocia jak się powtórzy, to może już być z tym problem, ale jak ona teraz balet ćwiczy przy tej stacji, to przecież jest zupełnie inny kontekst, nie? Więc też fajnie. Mega. Mega, naprawdę. Tutaj też jakieś widzę ciekawe rzeczy. Trochę większa jest ta stacja, nie? Tak, ze względu, że samochód trzeba było zmieścić, a przynajmniej to, co ma go symbolizować. Tutaj mamy 698078 i jest to 69 mam jako linę zapisaną, ponieważ z wyglądu mi się tak troszkę kojarzy, jakby hak i drugi hak połączony liną. No tak, sensownie, jasne. 80 to jak mówiłem emotikona i 78 samochód policyjny, radiowóz. No i co, widzę, że tutaj jest sporo tego wszystkiego i rozumiem, że jak sobie byśmy dalej poszli, też będzie taki znowu skok do wody, tak? Nie, już to jest koniec, ponieważ jak mówiłem 50 tylko jest, a w każdej stacji jest 6. Okej. Tak sobie jeszcze, tutaj rozumiem, już jest końcóweczka, gdzie jestem. Dokładnie. Ale powiem ci, Łukasz, że po prostu rewelacja, ogromny szacunek za to, że w ten sposób w ogóle ja bym nigdy nie przypuścił, wiesz, ja zawsze miałem takie poczucie, pewnie tylko ja jestem takim freakiem, co odkrył jakiś tam pałac pamięci i się w to bawi, a tu patrzę, w ogóle ktoś w ogóle używa pałacu w Minecrafcie i robi takie rzeczy, nie? No, po prostu ogromny szacun, Łukasz, naprawdę, rewelacja. Wymiatasz, chłopaku. Super to jest wszystko.
I powiem ci, że chyba mój komputer nie dźwiga aż tak rewelacyjnie gier, ale wreszcie mnie chyba ktoś przekonał do tego, żeby sobie kupić Minecrafta, a na PlayStation może sobie zakupię i będę układał pałaca. Zobaczymy, czy tak się stanie, czy nie, ale gdybyś kiedyś miał pracować nad promocją jakichś gier, to pomyśl o Minecrafcie, bo robisz to bardzo dobrze. No to dziękuję bardzo. Będziesz tutaj jeszcze kiedyś sobie z tego Minecrafta korzystał, żeby czegoś się uczyć, czy na razie na tych liczbach w pierwiastku 2 z 2 i z liczby pi to poprzestajesz? Pierwiastka na razie poprzestanę, może douczę się do 100, ale raczej cały czas z liczbą pi będę szedł, może uda się w końcu rekord Polski pobić. To są moje takie cele. A powiedz mi jeszcze, bo mamy tu na przykład reprezentację twoich skojarzeń, czyli na przykład te bałwanki tego Błaszczykowskiego, znowu się do tego tutaj przyczepia, i powiedzmy, że chcesz sobie zapamiętać jakąś tę ścieżkę, to jest tak, że patrzysz sobie na to i do momentu, aż ci to wejdzie do głowy, tak patrzysz, czy już starasz się raczej patrzeć potem z zamkniętymi oczami przez wyobraźnię na to i sobie tylko przypominać, że tam były te bałwanki Błaszczykowskie, jak to wygląda? Za pierwszym razem po prostu patrzę na to i sobie wyobrażam tą sytuację, która nad nimi nadchodzi, ale jeżeli chodzi o wyobrażenie, to już raczej takie normalne niż Minecraft. Minecraft jedynie to symbolizuje. Okej. Kurczę, ale jestem pod wrażeniem. A powiedz mi, jakbyś porównywał właśnie wirtualne pałace do tych tradycyjnych, to co by cię najbardziej przekonywało w tych wirtualnych, że możesz sobie tworzyć, jak to mówiłeś, pamiętam, teren pod twój umysł, a nie umysł pod teren jakby, tak? Tak, że możemy sobie stworzyć właśnie teren pod zapotrzebowanie pamięciowe, niż jeżeli tak jest, to w rzeczywistości musimy ułożyć pamięć pod teren. No jasne. Też właśnie mi się tak wydawało, jak korzystałem z tego narzędzia do tego VR-u, że ja tam mogę sobie budować wszystko, jak mi się podoba, a mogę mieć na przykład nazwę działu gdzieś tam na środku, a wokół tego te nazwy rozdziałów, nazwy jakichś pojęć, definicje i to wszystko tak ładnie sobie hierarchicznie poukładać. No ciężko to zrobić niestety w mieszkaniu, bo jednak tam nas ogranicza nasza przestrzeń, nie? Natomiast na pewno przewagą tych tradycyjnych pałaców mi się wydaje, że jest to, że dobrze je znamy od razu. Nie? Tak, tak. Tutaj jednak musimy trochę po tym pochodzić, trochę się zaprzyjaźnić, nie? Dokładnie, ale jeżeli jest się taką osobą jak ja, która dużo gra w Minecrafta. W jedną konkretną, aha, ponieważ najczęściej gram w to, ale oczywiście zdarzają się inne gry, to po prostu jeżeli spędzimy trochę godzin na tym świecie, to oczywiście będziemy znać to wszystko. Ale jak mówiłeś, jasne, Macieju, rozumiem. Duża przewaga jest właśnie w znajomości miejsca w tradycyjnych pałacach. Super, Łukasz. Ja tobie naprawdę przeserdecznie dziękuję. Po prostu zrobiłeś mi dzień. Jestem totalnie w jakichś takich dziwnych emocjach. Nigdy nie widziałem czegoś takiego jeszcze, żeby ktoś w twoim wieku w ten sposób się uczył. Jeszcze bardziej mi się chce robić to, co robię, za co ci serdecznie dziękuję. Powiedz mi, czy ty, Łukasz, chciałbyś powiedzieć coś osobom, które dopiero się uczą pałaców pamięci i mają jeszcze wątpliwości, nie wiedzą, czy powinni z tego korzystać, czy nie? Jakiś przekaz byś miał dla nich? Jak najbardziej metoda sprawdzona działa. Testowałem, zapamiętałem tysiące w poprzecinku liczby pi, dlatego no, dla mnie jest to wystarczający dowód. Jeżeli nie, no to zalecam po prostu stworzyć. Nie bać się, nie być leniwym i żyć dalej. Ja potwierdzam. Macie tutaj dowód, weszliśmy właśnie do umysłu Łukasza i też są filmiki na potwierdzenie tego, że wszystkie cyfry zapamiętał, bo leciał na filmach bez patrzenia. Także rewelacja. No to serdeczne dzięki. Powiedz mi tylko, czy jeszcze jakoś możemy stąd wyjść, czy już tu utknęliśmy? Ja potrafię ze względu, że posiadam skrzydła, ale dla ciebie, Macieju, mogę stworzyć schody. O, dziękuję. No dobra, to uciekamy z pałacu. Jesteś bardzo gościnny. Wiele osób mi to mówi. Rewelacja. Rewelacja po prostu. Magia. Na przyszłość zastanawiam się nad rozbudową tego. No koniecznie, jakbyś potrzebował, wiesz, osoby... Ej, to w ogóle też jest opcja, patrz, to można robić wspólnie w sumie. Tak, jeżeli się posiada serwer, no to bardzo dobry pomysł. Tylko najlepiej, jeżeli jest to prywatny jak publiczny, ponieważ z doświadczenia wiem, że serwery publiczne po czasie potrafią wygasnąć, a jeżeli nie, to stworzą nową edycję. No nic, moi drodzy, to ja wam też serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, pałacy pamięci można budować również w Minecrafcie, w innych grach. Ja kiedyś budowałem w Counter-Strike'u, Łukasz buduje w Minecrafcie. Można je robić naprawdę wszędzie. I zachęcam was, żebyście je robili, zachęcam was do subskrypcji. Sprawdźcie też koniecznie kanał Łukasza, Chwalkowski przez V, dobrze pamiętam? Dokładnie. Super, to też zostawię linka w opisie do kanału Łukasza. No i mam nadzieję do zobaczenia. Cześć. Dobra pamięć.